dziękuję. Wójtowi skończył 60 lat, to my się naprawdę starzejemy. Proszę Państwa, więc to będzie taki wieczór troszkę śpiewany, troszkę będziemy sobie rozmawiali. Ja spróbuję Państwu tego młodego starca przybliżyć trochę sylwetkę, aczkolwiek wszyscy go znamy, odklaskujemy w tej piwnicy lat 34 dokładnie od jego słynnego recitalu Niepewna Pora. Wiedział wtedy, co wywieszczyć. Taki dał tytuł recitalowi, że do dziś śpiewa Niepewna Pora i wciąż się zgadza. Jestem wzruszony, jestem zaszczycony. Oby ten wieczór był piękny. Witam Państwa najserdeczniej. Leszku, no to już się mogłem z Tobą rozmawiać w taki sposób. Na przykład, no, urodziłeś się w Poznaniu. No i ty wziął parę, jak to się urodziłeś potem, a do piwnicy po raz pierwszy przyszedłeś. No i tak mogliśmy tak rozmawiać, ale uznałem, że to nie ma sensu. Poza jednym drobiazgiem, jeżeli pozwolisz. Otóż, drodzy Państwo, ja podzielę się z Państwem takim oto wydarzeniem z mojego życia. Jak ja się po raz pierwszy spotkałem się z tym, czym jest realny socjalizm, czy też jak kto woli komunizm. Mój świętej pamięci dziadek, Tadeusz Przybylski, ojciec mojej mamy, był wicedyrektorem Zakładu Cegielskiego Przedpolu. Był dyrektorem działu kotłów wraz z wicedyrektorem. I on wpadł na pomysł, że jak miałem niecałe 4 lata, że mnie zabierze na wycieczkę po tych cudownych zakładach. No, dla smarkacza obrabiarka kołowa wielkości kamienicy, z której się sypały kolorowe, tęczowe stróże. No, to była no, po prostu bajka nieprawdopodobna. Wszystko byłoby dobrze, tylko tak szliśmy przez te zakłady i dziadunio, zauważyłem, że jest coraz smutniejszy. To był bardzo postawny pan. Przy moim obecnym wzroście jeszcze musiałbym pół głowy urosnąć, żeby mu dorównać. I wreszcie doszliśmy do bramy i tam stał taki starszy człowiek, siwy, w mundurze straży przemysłowej. I powiedział: panie dyrektorze, dlaczego właściwie pan tak rzadko tutaj u nas był? A dziadek popatrzył na mnie z góry i ja te słowa pamiętam, mimo że to było taką potworną ilość lat temu. Człowiek popatrzył na mnie i powiedział: zobacz, wnuczku, jaki tu teraz bałagan. I to było moje pierwsze spotkanie z komunizmem. Ja nie rozumiem tej aluzji. Leszku, postanowiłem nadrobić pewną zaległość prasową. Zaległość prasowa nie jest moja. Gazety Wyborczej ona jest. Mianowicie Gazeta Wyborcza przed wielu laty, Państwo może pamiętają, zwłaszcza osoby obdarzone starszym PESEL-em, taką ankietę prowadziła, tak nazwaną ankietą Prusta. I pomyślałem, ona jest taka szybka na takie jednozdaniowe albo półzdaniowe odpowiedzi. Ty jako człowiek błyskotliwy, inteligentny, na pewno sobie z nią fantastycznie poradzisz. Więc czy pan jest gotów? Nie, ale... ale nie ma się. Moja dewiza. Nie kłamać. Główna cecha mojego charakteru. Czy ja wiem? Moja główna cecha charakteru. Porywczość na pewno. Cechy, których szukam u mężczyzny. To nie to, że gender. Nie. To w XIX wieku już tak było. Rozumiem. Cechy, których szukam u kobiety. Rozumiem. Co cenię u przyjaciół? Pobłażliwość na moich wad. I właśnie, moja główna wada. Zbyt długo rozpamiętuję sprawy kompletnie bez znaczenia. A moje ulubione zajęcie? Nic nie robić. Moje marzenie o szczęściu. Czy ja wiem? Chyba zostać prezydentem Rzeczpospolitej. Moja żona byłaby panią prezydentową, ale może nie. Przypominam ci, że Pietrza kiedyś siał i zobacz, jak marnie skończył. Nie, bo on nie ma kwalifikacji.
Zabrożka, Olszykacy, PZPR. Wielce szanowny panie redaktorze, ale to był żart. Natomiast marzenie o szczęście jest bardzo proste. Żeby moja żona została prezydentem Rzeczpospolitej. Wtedy ja byłbym pierwszy, nie dam, tylko pierwszy men. I ona by podejmowała jakieś bardzo ważne decyzje. Mówi świetnie po francusku, mówi nieźle po angielsku. A ja bym sobie jeździł po świecie, a to bym z jakąś karną broni poszedł na kolację, a to z kimś. I tak by mi czas płynął w sposób kompletnie niezobowiązujący. Dziękuję uprzejmie. To teraz opowiedz, co wzbudza we mnie obsesyjny lęk? Pustkę. Co byłoby dla mnie największym nieszczęściem? Zapomnieć wszystko, co dobre. Pięknie. Kim lub czym chciałbym być, gdybym nie był tym, kim jestem? No to już mówiłem, że tak. Mężem prezydenta Rzeczpospolitej. Kiedy kłamie? Kłamie bardzo rzadko, ponieważ dobre kłamstwo wymaga wielkiej pracy, a na to jestem za leniwy. Słowa, których nadużywam. Apokaliptyczne. Ulubieni bohaterowie literaccy. Bezdyskusyjnie pułkownik Aureliano Buendia. I pan Kobito. Ulubieni bohaterowie życia codziennego. Moja żona to po pierwsze. Moja żona to po drugie. Moja żona to po trzecie. Brawo dla żony Haliny. Ale, bo ja wiem, że Leszek tak potrafi do miliona liczyć. Ale poza wszelką dyskusją, niestety nie żyjący już prezydent Václav Havel. Ale to po które? No to co już jak się żonie podlizałem, to już teraz nie wiem. Dobrze. Czego nie zierpię ponad wszystko? Zakłamania i głupoty. Oraz paru partii politycznych w Polsce. Nie wiem, który, bo się domyślam, bo jestem inteligentny. Dar natury, który chciałbym posiadać? Pracowitość. Jak chciałbym umrzeć? Z pełną świadomością. Z pełną świadomością, ale bez bólu. Skąd ty wiesz, jakie będzie następne pytanie? Bo następne pytanie jest obecny stan mojego umysłu. W tej chwili to jestem cielęco szczęśliwy, a co będzie za parę godzin, to nie mam pojęcia. Błędy, które najłatwiej wybaczam. Taką prędkość słowa. Ponieważ ja sam często ktoś coś chlapnę i jak ktoś coś chlapnie i widzę w jego oczach, że tak chlapnął i już mu głupio, no to natychmiast chcę wybaczyć. Leszku, znał, prawda? Wprawdzie byłem przekonany, że zdał na znacznie większe oklaski, no ale trudno. Rozumiem, że państwo zachowują na potem. Leszku, o czym przyjdzie nam jeszcze ci przez chwileczkę porozmawiać, od lat również piszesz dla siebie piosenki. Głównie, ale zdarza się, że piszesz też dla innych wykonawców. Oto jedna z nich, zapraszam na scenę, pan Miki Obłoński w piosence właśnie Jestem na scenie, a muzykę do słów Leszka Wójtowicza napisał Andrzej Zarycki. Śpiewam dla Pani.
niebieska to smutek niebieski. Złocisty anioł prosto z ikony. Zerka na panią rozanielony. Za pani włosów cudną koronę dziękuję niebu do granic. Tchu za iskry szczęścia odnalezione, kiedy przybyłem dziś i tu. Na poszarpanie rany dzisiejszy ułonę od blaskiem tysięcy słońc. Tule w mej głowie radosny wierszy, bądź dobra chwila na zawsze bądź. Czasami gorzko trzeba pomarzyć, nie da się cofnąć minionych zdarzeń. Proszę nie ganić za zbytnią śmiałość, lecz to się pani właśnie udało. Za pani włosów cudną koronę dziękuję niebu do granic. Odnalezione, kiedy przybyłem dziś pani tu. Ja poszarzały, ja nie dzisiejszy, płonę odblaskiem tysięcy słońc. Płynę w mej krowie radosny wiersz. Nigdy nie uciekaj, bo ja chciałbym coś Państwu opowiedzieć, ale w Twojej obecności. Mianowicie, moja wielka przyjaciółka, najwspanialsza dama, z jaką miałem przyjemność się w życiu spotkać. Moi mecenas Rut Buczyńska raz w życiu się pomyliła. Mianowicie, ja jej przez telefon pogadaliśmy często nocami. Zacząłem fragment tego tekstu czytać i ona mówi, no fajnie, zaśpiewasz sobie, jakby nie, ja do pani kiedyś pisze. Ona mi nie dawaj mu tego, to za dobre jest. Ja mówię, Ruta, uwierz mi, nikt na świecie tego lepiej niż Miki nie zaśpiewa. I po raz któryś z rzędu przekonuję się, że miałem rację. Dziękuję Ci wszystkim. Ja muszę się przyznać, że ja o tej historii wiedziałem, Leszek mi powiedział i premierowe wykonanie, które miało miejsce w Teatrze Słowackim dwa lata temu, oferowałem właśnie Rucie już wtedy, nie będącej z nami. Szanowni Państwo, część oficjalna być musi, skoro jest jubilat. Skoro jest jubilat, są przedstawiciele władz, musi być część oficjalna. Jest wśród nas pani wiceprezydent Krakowa, Magdalena Sroka, która przybyła Leszku nie z pustymi rękami. Pani prezydent, bardzo proszę. Ja sobie pożyczę mikrofon. Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie. Państwo się zapewnie domyślacie, że w tak niezwykłym dniu i przy tak niezwykłym jubileuszu nie może się obejść bez spraw nieco oficjalnych, ale myślę też, że wzruszających, ponieważ wszyscy wiemy, że Leszek jest po pierwsze bardem, co nie zdarza się już tak często, ale po drugie jest też osobą, która rozsławia Kraków, nie tylko w Polsce, ale i na świecie i rozsławia go w tym jego najlepszym wydaniu dzięki swojej nie tylko wrażliwości, ale też niezwykłej inteligencji,
często ironicznemu, zdystansowanemu podejściu do życia. I to wszystko wyraża językiem. Językiem, który dla Krakowa w końcu jakby nie było pierwszego w tej części Europy miasta literatury UNESCO, jest najważniejszą i myślę, że pozostaje najważniejszą formą wyrazu i sztuki. I dlatego mnie jest dzisiaj niezwykle miło, pomijając oczywiście fakt, że Leszka ujemy, jak pewnie Państwo wszyscy, żeby w tym dniu w imieniu władz miasta Krakowa, mieszkańców Krakowa, nas wszystkich, decyzją prezydenta miasta Krakowa oznaczyć pana Leszka Wójtowicza odznaką honoris gratia. Łaskawi Państwo, ja bardzo dziękuję. Proszę o przekazanie ukłonów panu prezydentowi. Ja wysłuchałem wszystkiego, co mi Magda powiedziała do ucha. A uczyniłem to z ogromną uwagą, ponieważ no niestety tylko na scenie czasami można czas cofnąć, jak w tej piosence, natomiast tak naprawdę to się nie da. Kiedy pan, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński przypinał mi Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, to się tak wzruszyłem, że nie dopuściłem do głosu. I potem jakoś jak rozmawialiśmy, bo moja żona bardzo się zaprzyjaźniła wtedy, ze świętej pamięci z panią Marią, no to jakoś nie zapytałem, co pan prezydent chciał mi powiedzieć, ale no ale cóż, a dzisiaj wiem. Dziękuję pięknie. To... Jest też na sali pan Kazimierz Barczyk, przewodniczący Sejmiku Małopolskiego, który też, jak widzę, nie przyszedł z pustymi rękami, a nawet ma w nich dużo i jeszcze więcej. Leszku, drogi jubilacie, pozwolę sobie złożyć ci najlepsze gratulacje, najlepsze życzenia. Faktycznie twoja odpowiedź, nie wiem, która była prawdziwa i ostatecznie należy uznać, czy to, że chcesz być prezydentem, czy tylko twoja małżonka powinna być prezydentem, albo twoja małżonka powinna być prezydentem, a ty tylko mężem pierwszej głowy państwa. Ale faktem jest, że 15 lat temu, jak byłem ministrem w kancelarii premiera Buzka, wtedy rzuciłem myśl, żebyś został rzecznikiem premiera Buzka i powiedziałem, że nie wali od tego, to zostało to sfinalizowane. I gdybyś wtedy wszedł w politykę, a nie pozostał... To moja żona psycholog kliniczny miałaby zajęcie. A nie pozostałabyś i swój talent prawniczy, to jest kwalifikacją podstawową do najwyższych stanowisk w państwie. Po prostu talent prawniczy byłby z powrotem wykorzystywany. Zmierzył, jeżeli pozwolisz, zanim przejdziesz do spraw oficjalnych, bo byłeś świadkiem tej rozmowy. Ja zapytałem pana premiera Buzka po latach, no i kto miał rację? Pan minister Barczyk, czy pan, panie premierze, biorąc do kancelarii pana Krzysztofa Lufta? A on mówił, proszę mi nie zadawać przykrych pytań. Faktem jest, że wtedy AWS i te wszystkie wielkie reformy wymagał, żeby rzecz była nie do luftu, ale ze świeżym powietrzem i rozłem na wierzchu i normalnym przemawianiem, ale i z fantazją do wielu ludzi. W piwnicy zawsze fantazja była w cenie, a u wybitnego barda, poety, artysty Leszka Wójtowicza ciągle jest na podorędziu i na pstryk, czego ci zazdrościmy, tak? Życzliwie, życzliwie. Proszę Państwa, odczytam może też i oficjalne pismo, które zapowiada rzeczy ważne, które za chwileczkę nastąpią. Z największą satysfakcją i przyjemnością składam panu serdeczne gratulacje z okazji uzyskania zaszczytnego wyróżnienia medalu Polonia Minor. Wyróżnienie to przyznawane za wybitne osiągnięcia, zasługi i pracę na rzecz Małopolski trafia jakże zasłużenie dziś w dniu 60. urodzin pańskie ręce. W ciągu z górą 35 lat twórczości pan, jak mawiał nieodżałowanej pamięci Piotr Skrzynecki, piwniczny bart, towarzyszył swą pieśnią i poezją, aspiracją, dążeniem i marzeniem mieszkańcom ziemi małopolskiej. Pana twórczość
z dużego T jest napisane w tym. Tradycję krzepienia serc, budzenia sumień i oporu wobec prześladowań i niesprawiedliwości. A to w sposób, przy wypomnienie czasu Solidarności. Ale pana gitara i głos wyśpiewywały też treści liryczne, wprawiały zadumę i pozwalały obcować z czystym pięknem. Nagrody, które zasłużenie pan zdobywał, poczynając od Festiwalu Opolskiego w 1980 roku, są ważnym potwierdzeniem artyzmu i najwyższej próby pana twórczości. Ale najbardziej liczy się podziw i zasłuchanie pańskich wiernych słuchaczy. Proszę przyjąć zatem najserdeczniejsze życzenia nieustającej pogody ducha oraz wielu nowych pomysłów i realizacji licznych projektów od jednego z tych słuchaczy z wyrazami szacunku KB. Potwierdzam nad certyfikatem. Szanowni Państwo, ale w tym musiał Piotr Skrzyneński z nieba paru wymaczać, bo po pierwsze Opole wygrałem nie w 1980, a w 81 roku. A po drugie mam w tym roku 34 lata pracy artystycznej, a nie 35. No ale dobrze. Faktem jest, że dla mnie Ranowa era liczy się od 80 roku. O, proszę bardzo. Tak, nie, to jest prawda. A że tam Opole było wcześniej, no później. Natomiast, i bo to jest symbol, że w tym czasie tego byłeś po prostu symbolem tego czasu i znakiem tego czasu. To ta rzecz, mowa wiązana, potwierdzona na piśmie, ale to jest tylko protokół, to jest tylko protokół. Natomiast wraz z panem marszałkiem województwa Markiem Sową podpisaliśmy się pod medalem Polonia Minor dla Leszka Wójtowicza w podziękowaniu za kształtowanie przestrzeni twórczej Krakowa i Małopolski oraz wielki wkład społeczny i kulturalny rozwój miasta i regionu. Samorząd województwa małopolskiego, dwa podpisy. Kiedyś, kiedy młodsza byłam, to gitarę ci zrobiłam. Teraz już nie piekę w nocy, więc wezwałam do pomocy Asię. Córcia moja miła, kruche ciasto mi zrobiła, ale powiedziała, basta, sama sobie wykrój z ciasta te gitary. Więc kroiłam, całą kopę ich zrobiłam. Życzenia też Kazik złożył i jakiś medal dołożył. A ja mocno cię całuję i 60 serc daruję. Taką historyjkę opowiem, mianowicie ja w 80 roku już miałem zamiar rozpocząć aplikację radcowską i zajmować się poważniejszymi rzeczami, ale wróciłem wtedy z Moskwy, gdzie pojechałem na olimpiadę, znaczy nie jako zawodnik oczywiście, bo komunizm był głupi, ale nie do tego stopnia. No. Ale powiem ci, że już nie jest 60, myszy tam grasowały. Słuchajcie, to są malutkie gitarki i serdusze, ale coś z tym, ja bym jednak to proponował dać, to z fortepianu spadnie, bo jest... Wyniesiemy z powrotem. No i proszę Państwa, taki to był numer, że ja śpiewałem wtedy, Jurek Armata, mój przyjaciel, świadkiem, chociażby taki wiersz Brunona Jasińskiego, Tango Jesienne, z własną muzyką, przepraszam. I zaczęła się jesień, zaczęły się kabarety, ja już się przymierzałem właśnie do aplikacji radcowskiej, ale w międzyczasie wróciłem z tej Moskwy i tam, jak zobaczyłem te gigantyczne gwiazdy na wieżach kremlowskich, te gwiazdy wykonane z rubinowego szkła, nie wiem, czy Państwo wiecie, syntetyczny rubin. I ja tak zobaczyłem, co to jest tak naprawdę. Że to nie jest jakaś gierka, opowiastka o potędze światowej. Że to jest potworna siła. Że to jest jakieś upiorne zło. Moja żona kiedyś mi powiedziała, żebym koniecznie zaczął pisać tekst. Ja powiedziałem, że nie ma o czym, bo jak będę pisał liryki, to się będę mierzył z Tuwim. To ona mówi, pisz o polityce, bo to jest bardzo ciekawe. Ja bym się też szalała, przecież ten system będzie trwał jeszcze 200 lat.
Wtedy się po raz pierwszy i jedyny pomyliłem w diagnozach klinicznych. I przyjechałem z tej Moskwy i miałem piosenkę napisaną pod tytułem Olimpiada. I zaśpiewałem to tango jesienne i to były jakieś tam bardzo miłe brawa. Po czym zaśpiewałem tę Olimpiadę i Piotr musiał przerwać program. Takie były brawa ogromne. I tak się to wszystko zaczęło. Po Piotrowi do nieba podziękowania, bo co miał ze mną kłopotów wtedy. Szkoda gadać. Lubię rozmówców, którzy odpowiadają na pytania, które jeszcze nie padły. Ale nie to cieszy. W którym momencie ty już byłeś przeświadczony, że właściwie ten dyplom uniwersytecki, fantastycznie skończone studia, że to wszystko nie to, że ty jednak chcesz być bardem, że ty chcesz śpiewać, że ty chcesz pisać piosenki. To był ten recital, czy to było, mówiąc anegdotycznie, ten pierwszy wieczór piliczny podczas pilicznych sobot, kiedy nie tylko miałeś okazję uczestniczyć w programie już jako pełnoprawny wykonawca, ale też zostałeś, co było kolejnym stopniem, jak wiem, wtajemniczenia, zostałeś dopuszczony do podziału kasy. Na pewno recital. Na pewno recital i to nawet nie dlatego, że ja ten recital zagrałem. Ale dlatego, że ja ten recital napisałem w półtora miesiąca, to jest prawie niemożliwe. Ja w tej chwili piszę 2-3 piosenki rocznie, cyzeluję jak równania Fermata prawie. Natomiast równanie, przepraszam, równań tylko z jedno równanie Fermata. Natomiast no to tak szybko poszło, że ja wiedziałem, że to już nie będzie radcostwa, to już nie będzie zajmowania się prawem, to ja już tu jestem, u siedmiu piwnic. I co najważniejsze, w tym recitalu była moja litania. Gdyby nie ta piosenka, to też to wszystko by mogło zupełnie inaczej wyglądać. Zupełnie. No ale cóż. Tak dobry Bóg, czy jak ortodoksi jadwistyczni mówią, los zgotował się. Stało się jak się stało i jestem z tego powodu niezwykle szczęśliwy. Weźmy panią Dorotę Ślęzak o kolejną twoją piosenkę Szopki, do której muzykę napisał Grzegorz Turnał. Agonią zdrę przez tej strony i wtedy się lękam.
Tomasz Kmiecik. Jeśli nie namieszam za bardzo w dzisiejszym scenariuszu, chciałam powiedzieć Państwu, że Leszek z pewnością jest zaszczycony i wzruszony laurami, które dzisiaj otrzymał, ale zdradzę Państwu, że miewa bardzo niebezpieczne sny o Nagrodzie Nobla. Zechcę coś Państwu na ten temat opowiedzieć. Tak, sny nie schodzi jeszcze. Otóż ten sen świadczył o mojej skromności. Śniło mi się mianowicie, bo przecież Dorota jest po anglistyce, wybitną anglistką, pięknie naucza tego języka. I śniło mi się, że zadzwoniłem do Doroty i mówię: Dorota, ratuj, dostałem Nobla, pomóż mi mowę napisać. Leszku, tak sobie pomyślałem teraz, słuchając Doroty Ślędzak, czy jak mówią, a mówią przecież, poeta Leszek Wójtowicz, to jak reagujesz? No tak. To czemu poeta Leszek Wójtowicz tak rzadko pisze dla innych? Ponieważ ja po prostu, ja nie piszę dla innych, dla pieniędzy. Dlatego uśmielam się mówić, że jestem poetą. Ja piszę dlatego, że coś mnie zachwyci w śpiewie Doroty, w uśmiechu gorzkim Mikiego i tak dalej. Ja sobie myślę, oho, bo to trzeba. Teraz, jak to się brzydko mówi, pod tę konkretną osobę napisać tekst. I nie powstają takie miniaturki, naprawdę z serca. Z serca, z uśmiechu, z namysłu. I zostają. Bo ty właściwie nie wychodzisz w ogóle poza kolon piwniczy. Ja tak sobie pomyślałem, że właściwie całe twoje życie to poza haliną to jest piwnica. Właściwie ty jesteś tak utkany z piwnicy, że właściwie to jest coś, co jest nieodwrotne, co jest właściwie twoją codziennością. Wiesz, ja nie chciałbym tutaj zakłamywać rzeczywistości, ale mnie nie rozgadywać, to króciutko. Mianowicie, ja oczywiście wiem, że kiedy grałem w Willi Horizon w Düsseldorfie z okazji rocznicy obalenia muru berlińskiego, to niezwykle prestiżowa impreza, to ja tam już bardziej śpiewałem jako przedstawiciel kraju, jako przedstawiciel opozycji, jako poeta. A że zaniosłem tam odrobinę ciepła z piwnicy, to ja o tym wiem, bo naprawdę poczytuję sobie za jedną z piękniejszych spraw w życiu to, że do tej budowli, jaką jest piwnica, ja do swoją małą cegiełkę dołożę. I jestem z tego powodu po prostu szczęśliwy. Los bywa dla ciebie dość przyjemny, ale też zaskakująco osobliwy, że tak powiem. I dochodzi do takiej dziwnej sytuacji, ja byłem jej świadkiem, bo byłem wtedy w Gdańsku. Odbyło się w 1981 roku słynny pierwszy festiwal piosenki prawdziwej, Zakazane Piosenki, na którym to festiwalu Zakazane Piosenki Leszek Wójtowicz okazał się być jedynym zakazanym artystą.
Ja Państwu przytoczę stosowne zdanko, które ukazało się w biuletynie, mam ten biuletyn w domu, w biuletynie tegoż festiwalu Zakazane Piosenki. A napisano w biuletynie tak. Mamy przyjemność oznajmić, że dzięki koledze Leszkowi Wójtowiczowi z Krakowa honor festiwalu został uratowany. Otóż kolega Wójtowicz padł ofiarą represji ze strony organizatorów imprezy, mianowicie zakazano mu wykonać jednej z przygotowanych piosenek. Powiedz, jaka to była piosenka? To jest, proszę Państwa, potęga słowa. Piosenka była nie byle jaka. To jest piosenka o mauzoleum Lenina, która się nazywa Pielgrzymka. Jedna pani cenzor mi w Gdańsku powiedziała, proszę Pana, ja tego nie mogę puścić, bo to jest tak, jakby się w kabaretach moskiewskich nabijano z Matki Boskiej Częstochowskiej. Ja wiem, to już dużo Pani mówi o tym systemie. Ja przyjechałem do Gdańska na festiwal piosenki zakazanej, przekonany, że to jest absolutna przestrzeń wolności. Tymczasem okazało się na miejscu, że ten festiwal był od dechy do dechy zgłoszony cenzurze. O czym mało kto wie. No a jak cenzura zobaczyła tego mojego Lenina, to powiedzieli, że tu się zgina dziób, przepraszam, pingwina. I oni puszczą wszystko na odpowiedzialność komitetu, znaczy, no wiadomo, Solidarności, ale tego nie. To ja zapraszam panią Kamilę Klimczak z piosenką również twoją pod tytułem Moje Towarzystwo, a muzykę skomponował Andrzej Zarycki. Kamila Klimczak i pan Paweł Pierzchała i pan Michał Kultora. I pan Agata Kultora. Zaśpiewam bardzo ważną pieśń o z bardzo ważnym refrenem. Dla pana Leszka i dla wszystkich. Mam w domu kota znawcę baroku, co mruczy chętla, leżąc na boku. Im głośniej mruczy, tym chętniej leży. Sens aktywności innej nie wierzy. Kiedy się złoszczę, że znowu buty miałczy, że ważne są tylko buty oraz na koci wszelki wypadek. Trzy razy dziennie smaczny obiadek. Bo najważniejsze ponad wszystko jest odpowiednie towarzystwo. Dni popłyną wtedy jak kaskada i mucha smutku nie przesiada. Moje dnie myszy to grafomanki, skrobią eseje i rymowanki. A gdy je najdzie nagła ochota, streszcze do nosy piszą na kota. Cieszą się mruczka błogim lenistwem, to zrozumiałe, lecz oczywiste. Mam z nimi często niezgorsze buku, bo popisują się na Facebooku. Bo najważniejsze ponad wszystko jest odpowiednie towarzystwo. Dni upłyną wtedy jak kaskada i mucha smutku nie przesiada. Sowa gaduła siedzi na szafie, lecz z nią dogadać się nie potrafię. Głos ma donośny jak jakiś kantor i pokukuje wciąż esperanto. Zachęca myszy do gry w pokera, ale podstępna jest jak cholera. Więc kto ją poznał, ten już nie zwątpi, jak Milosińska z nimi postąpi. Bo najważniejsze ponad wszystko jest odpowiednie towarzystwo. Dni płyną wtedy jak kaskada i mucha smutku nie przysiada. Mam przede wszystkim męża anioła, który o rozwód jakoś mnie woła i dobrodusznie mi nie dowierza, że do kolekcji chce nie toperza. Ten ma zachwycać lataniem niskim i witać gości rozkoszny pismem. Choć to być może
wizje okropne, ale z pewnością im tego dotknę. Bo najważniejsze ponad wszystko jest odpowiednie towarzystwo. Niech płyną wtedy jak kaskada i mucha smutku nie przysiada. Bo najważniejsze ponad wszystko jest odpowiednie towarzystwo. Tak, żeby już powoli zbliżać do końca tej części naszej rozmowy, to postanowiłem zadać Ci pytanie fundamentalne. Jak się pisze piosenki? Ty kiedyś powiedziałeś, napisałeś to we wstępie do zbioru swoich tekstów Moja Litania, że na początku jest zawsze samotność. Ale mnie interesuje, co potem. Proszę Pana, to jest tak. Rzeczywiście na początku jest samotność. I to jest niewyobrażalnie piękna samotność artysty, poety. To jest zanurzenie się w takiej przestrzeni, gdzie człowiek ma wrażenie, że wszystko jest możliwe. Jakiś pomysł, jakiś strzęp czegoś. Ja pamiętam, jak kiedyś, zresztą będę tę piosenkę śpiewał za niedługo, więc nie powiem więcej. A pewien sędzia mnie zapytał, proszę pana, co pan ostatnio pisze? Ja mówię, no coś takiego. Aha, a mógłby pan zacytować to, co powstało? No tak, ja powiedziałem dwie zwrotki, a on mówi, aha, no to niedużo tego. Ja mówię, tak, bo ja muszę teraz dopisać do tego początek i koniec, bo na razie jest środek. A on mówi, wie pan, ja uzasadnienia do wyroków często. I teraz, państwo, dobra, ale... Jak już jest ten pomysł, jak już jest te parę słów, to między nimi zaczyna błądzić muzyka. I wtedy dalsze słowa przychodzą łatwiej, bo już są osadzone w pewnym rytmie, w pewnej melodyce. I tak powstaje piosenka. Oczywiście różne są pomysły i różny jest czas trwania. Piosenkę o Leninie napisałem w jedną noc. Bo się moja żona obudziła, powiedziała, śnił mi się Lenin i poszła spać. A z kolei moją litanię mordowałem półtora miesiąca. Nie ma reguł, ale jak mówię, samotność, słowa, muzyka. A potem jest. To sobie państwo tego nie jesteście wyobrazić, jaka przerażająca chwila, jak to trzeba po raz pierwszy zaśpiewać. Wspaniała i przerażająca. Panie i panowie, Andrzej i Jacek Zielińscy. Życzenia z całego serca. Myślę, że słowa to są troszeczkę dżendę, ale to zwracamy na to uwagę. Całego serca życzę Ci.
uśmiechu słońca na twarzy. I jak najwięcej jasnych chwil w rozmowach wszystkich naszych. Nie pytaj, dokąd nas prowadzi czas. Nie próbuj drogi naszej nas dać. Żyjemy chwilą, która dla nas trwa. Tak zapisane było w gwiazdach. Z całego serca życzę ci spełnienia marzeń najskrytszych. Jest tyle piękna w słowie my, tyle wart, a ich też i słodyczy. Uśmiechu słońca na twarzy i jak najwięcej jasnych chwil w rozmowach wszystkich naszych. Deszczowe dni zimnych ogrodników, zimnych zosiek i w ogóle tego całego zimna, które się nam napotoczyło w tej chwili u nas, przynajmniej na południu Polski. Życzymy Leszkowi dużo słońca i ciepła i w ogóle samych przyjemnych chwil. A takie chwile bywały, pamiętasz Leszku, jak pojechaliśmy taką trasę pewną piwniczną, lata chyba to były jeszcze 79, tak coś mniej więcej, czy 80, pewnie będziesz wiedział. 80, tak. Czyli no parę lat temu dostojny jubilat, miał jeszcze takie długie włosy, brodę i kilka naprawdę przyjemnych chwil spędziliśmy w tychże artystycznych trasach, tam jeszcze wspaniałe towarzystwo było, jeszcze Piotr był, jeszcze no mnóstwo różnych ludzi piwnicznych, których dzisiaj już tutaj, prawda, nie ma, ale pamiętamy o nich. I teraz jakby a propos tych wszystkich naszych wspomnień będzie piosenka. Andrzej powie, jaka piosenka, bo sobie sam skomponował. Piosenka też będzie w stylu retro. Też tekst Andrzeja Szymbiec-Kozłowski, też go już nie ma. Człowiek był z Warszawy, a nosi na tytuł Szanujmy wspomnienia. Co było, to było, co może być, jest, a będzie to, co będzie. Na zawsze to miło, że nie brak tam miejsc, do ponurych wracamy pamięcią. Gonimy za szczęściem, sięgamy do gwiazd, tak bardzo świat chcemy zmieniać. Żeby to widzieć, wystarczy to chcieć. Panowie, szanujmy wspomnienia. Szanujmy wspomnienia, smakujmy ich też. Nauczmy się je cenić. Szanujmy wspomnienia, bo warto są śmieć, gdy zbliży się nasz wesel. Ba 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 ba
pani w tamtaniu pod lotka. Z tygodnia na tydzień oddala się dzień, świecący w smudze cień. Lecz żeby to wiedzieć, wystarczy to chcieć. Panowie, szanujmy wspomnienia, szanujmy wspomnienia, smakujmy ich treść, nauczmy się je cenić. Szanujmy wspomnienia, bo warto coś mieć, gdy zbliży się nasz wesel. Bo warto coś mieć, gdy zbliży się nasz pełny styl. Panowie, szanujmy wspomnienia, wspomnienia są zawsze bez wad. La, 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 la. Dlatego niech że twoja piękna, kochana Jacku żona wybaczy. Opowiem państwu taką oto historię. Całkowicie, co do przeciwnika. Otóż tak, koniec stycznia 81 roku, po zakończeniu drugiego z sześciu triumfalnie zagranych koncertów w Piwnicy pod Baranami, udaliśmy się byli do hotelu. A miałem ten zaszczyt mieszkać z Jackiem w jednym pokoju. Była zima. I Jacek mówi tak, słuchaj, właściwie taki sukces, żebyśmy tak symbolicznie się czegoś napili. Troszeczkę. No zimno. No, szmary w oknach. Komunizm. I ja mówię, ale nie mamy. Wiesz, słuchaj, jakbyś zjechał na końcu, jesteś boczny. To knajpy tam, to w hotelu na pewno sprzedadzą. Zjechałem, tylko że tam już było zamknięte. Wyjechałem na górę. Ja sobie mówię, wiesz, nie, ale tak, to taksówkarze jakby się jakiegoś potrzeb. Coś załatwi. Przy hotelu oni zawsze mają dostęp do jakiegoś źródełka. A dobra, nie ma problemu. Zjeżdżam. Mówię, proszę pana, niech że pan ratuje, na miłość boską, no ja z panem Jackiem Zielińskim, ze Skalną, kocham Skalną, kocham Skalną. Ja w piwnicy pod Baranami śpiewam. No trochę mało znam, ale niech panu będzie, że też dobrze. Fajne. Ja mówię, ale no tak, flaszeczkę. No. Panie, nawet pan o tym nie myśl. A wszystkie beliny wyczyszczone, nic z tego nie będzie. No, wsiadam do windy, chodzę do pokoju, mówię, Jacusiu, przepraszam cię, ale się nie napijemy. On odsłania zasłony i tam stoją trzy butelki. Jest podział. Mówię, nawet koleżanki i kolegów zaprosimy. Powiedział z Jacek z piękną, góralską chęcią podzielenia się dobrami. Ja mówię, dobra, ale po coś ty mnie tak gonił w tej nazwie? Może byś nabrał jeszcze większej ochoty? Się mogę tylko zadać jedno pytanie, ale nie, to ono na koniec niech zabrzmi. Powiedz,
No, skończyłeś 60 lat i to czego teraz sobie życzysz? Ja sobie życzę, no poza wszystkim, żeby moja żona nie straciła do mnie cierpliwości. No to jest niemożliwe, do tej pory nie straciła, to już nie straci. Ja sobie życzę takiego myślenia o upływie czasu, jaki mam w tej chwili. Bo to ani ja się nie czuję jak jakiś podejrzany młodzieniec, bo to byłoby głupie. Z drugiej strony nie mam zamiaru empatować upływem czasu i starością, jak to uwielbiają, zwłaszcza aktorzy. No tak, no jest jak jest. No i fajnie jest. Proszę Państwa. Jakby mi ktoś, dostałem się na studia, powiedział, że ja będę śpiewał ważne w kraju, nie tylko w kraju Balu. Że ja będę miał ten zaszczyt, że po śmierci pana Skrzyneckiego będę prowadził programy Piwnicy Lubelna. Że ja będę pisał dla naprawdę fantastycznych artystów. Że na moich urodzinach zagrają bracia Zielińscy. To bym powiedział, że jestem z obecnym prezydentem i premierem na ty. No i tak dalej, i tak dalej. Ja pan Lech Wałęsa zechciał do mnie powiedzieć kiedyś witam koleżkę. To ja bym powiedział, że facet zwariował, że to jest niemożliwe. I teraz państwo powiecie, że się chwalę. To ja wstanę i powiem prawdę. Oczywiście, że się chwalę, bo jestem z tego powodu szczęśliwy. To teraz nie padnie to pytanie finalne. A ono brzmi banalnie. Czy jutro będziesz śpiewał aleśmy popili, czy nie dasz rady jednak? Mam nadzieję, że tak. Że dasz radę, tak? Leszku, wspomniałeś te piosenki, które piszesz. To posłuchajmy jeszcze jednej piosenki, którą napisałeś dla pani Doroty Ślęzak. To ballada o ćmie, do której sama wykonawczyni skomponowała muzykę. Panie, panowie, Dorota Ślęzak. Były są skrzydlate, śmy są skrzydlate. Do balladki o śmie muzykę mógł napisać tylko anioł, czy jak to woli, anielica. Przydałby się kawałek pianisty? Jest. Tomek Kręcz. Super. Niedzielno włosy, anioł do lokalnego. Ale mi
Nie zdołasz uciec, kiedy ukradkiem zatrzasnę czoło złocistą. Oszalał w pracowitości, nie spłacał. Ale kiedy noc
rozpoczyna nieśpieszny spacer przez miasto, tak jak to się dzieje w tej chwili, to bywa, że pojawiają się gorzkie pytania i to piękne, że się pojawiają i piękna jest gorycz, którą z sobą przynoszą owe pytania o zmierzch. Ploteczek łaknął, lecz żaden człowiek już nie opowie, co wymyśliłeś ostatnio. To jakieś paskudne brednie, że przemijanie jak lekarz. Po co ty, Piotrze, odszedłeś? Nie mogłeś trochę poczekać? To jakieś paskudne brednie, że przemijanie jak lekarz. Po co ty, Piotrze, odszedłeś? Nie mogłeś trochę poczekać. Kabaret nadal się kręci w te twoje soboty święte. Wśród różnych chęci publikę nęci swym malowniczym zamętem. Jeśli coś nagle szarzeje, dzwoń do pani mecenas. Ona pięknieje, dając nadzieję, że jeszcze pani nie ma. To oczywiste, że klimat szalonych czasów nie wróci. Żona Halina wciąż przypomina, abym się z losem nie kłócił. Znika świata kawałek, wtedy coś z duszy ucieka. Po co go, panie, zabrałeś? Nie mogłeś trochę poczekać. Gdy znika świata kawałek, wtedy coś z duszy ucieka. Po co go, panie, zabrałeś? Nie mogłeś trochę poczekać. Głupota i mądrość w normie, jest to czym pisać i śpiewać. Nie zawsze w formie, często dobornie, próbuję dotykać nieba. Pewnie tam macie przestrzenie, o jakich nam się nie śniło. Przestrzenne cienie i światła drzemie, i wiecznie kwitnącą miłość. Możesz pogadać z tym, który przybyć rozkaże, to żadna strada może go składa, nieco łagodniej wiek straże. Tak trzeba żyć tu i teraz, by wspomnieć nie wysłać rzeka. Niech jeszcze nas nie zabiera, niech jeszcze trochę poczeka. Tak trzeba żyć tu i teraz, by wspomnień nie wysłał rzek. Niech jeszcze nas nie zabiera, niech jeszcze trochę poczeka.